1940 roku w Wiedniu otwarto klinikę Am Spiegelgrund. Trafiały do niej austriackie dzieci. Skojarzenia z medycyną są jednak mylące. Za ceglanym murem od śmierci małych pacjentów dzieliła jedynie diagnoza. Wystarczyło, że w karcie choroby pojawiło się słowo idiota. Drzwi Am Spiegelgrund otworzyły się dla pacjentów relokowanych tu w ramach akcji T4 24 lipca. W kompleksie 9 budynków było miejsce dla 640 osób. Trafiały do niego dzieci, które zdaniem specjalistów z III Rzeszy nie spełniały kryteriów dobrego obywatela. Były upośledzone, zdeformowane lub zwyczajnie niegrzeczne. Żydowskie pochodzenie również stanowiło doskonały pretekst do hospitalizacji malucha. Personel Am Spiegelgrund miał za zadanie ocenić możliwości przysposobienia ich do życia w narodowo-socjalistycznych realiach. Jak można się domyśleć, każda oznaka myśli sprzecznej z nazistowskimi ideami, a także nieuleczalna choroba, alkoholizm rodzica lub odmienny fenotyp stanowiły doskonały powód do postawienia negatywnej diagnozy. Dzieci, które wykazywały nieprzystosowanie do życia w idealnym społeczeństwie Rzeszy, traktowano w Spiegelgrund jako obciążenie dla państwa. Szybko stało się jasne, że ośrodek nie powstał, by leczyć najmłodszych. Był w istocie inkorporacją programu eugeniki, który w założeniach prowadził do eliminacji defektów. Dlatego po wstępnej ewaluacji rezydenci kliniki mogli otrzymać jedno z trzech wskazań. Dalsza obserwacja, zezwolenie na życie poza murami szpitala bądź eutanazja. Chore i nierokujące dzieci zabijano w Am Spiegelgrund poprzez zatrucie lub celowe zaniedbanie i tortury, a następnie dla uspokojenia opinii publicznej zrzucano winę na śmiertelne choroby. Najczęściej poddawanymi przyczynami było zapalenie płuc lub śmiertelny skurcz mięśni wywołany chorobą psychiczną. Tymczasem w rzeczywistości w ramach terapii stosowano porażenie prądem, zanurzenie w lodowatej wodzie aż do momentu porażenia narządów wewnętrznych, a także zastrzyki z roztworu siarki. Te ostatnie powodowały szereg dolegliwości opisanych przez nielicznych ocalałych jako ból w dolnych kończynach i ograniczona zdolność ruchu. Na małych pacjentach testowano działanie apomorfiny i fenobarbitalu, dodatkowo także środków uspokajających. Personel naukowy obserwował dzieci głodzone aż do śmierci, chore i wyziębione. Niektóre celowo zarażono gruźlicą, by przeprowadzić testy szczepionek. Jak relacjonował dyrektor placówki od 1942 roku Ernest Illing, śmierć dzieci po podaniu barbituranów w tabletkach następowała w bardzo różnym czasie. Niekiedy trzeba było jedynie paru godzin, a innymi razem dni. Za kadencji Illinga zabijano najczęściej przy pomocy tabletek luminalu lub veronalu, które rozdrabniano i mieszano z cukrem dla lepszego smaku. Śmierć nie była jednak ostatnim etapem całkowitej dehumanizacji w Am Spiegelgrund. Martwe dzieci trafiały na stoły do sekcji, gdzie były rozczłonkowywane i umieszczane w formalinie do celów badawczych. Jednym ze specjalizujących się w tym badaczy był dr Heinrich Gross. Prowadził on szeroko zakrojone doświadczenie, na potrzeby którego zbierał pokrojone fragmenty dziecięcych mózgów. Ta makabryczna działalność była przy tym głęboko poważana przez środowisko narodowo-socjalistyczne. Lekarz otrzymał nawet odznaczenie austriackim krzyżem pierwszej klasy za zasługi w dziedzinie nauki i sztuki. Do bestialskiego procederu przykładali się również sami rodzice małych ofiar. Zdarzało się, że przesiąknięci ideologią Rzeszy oddawali niepełnosprawne dzieci specjalistom. Pierwszą ofiarą zbrodniczego systemu był Gerhard Kretschmar, którego przekazano w ręce oprawców ze względu na poważne wady rozwojowe. Rodzice nazywali syna potworem. Napisali do Hitlera prośbę o zgodę na jego zabicie, czytamy w dziejach Aspergera Edith Schaeffer. Führer wysłał swojego osobistego lekarza, Karla Brandta do Lipska, aby zbadał niemowlę. Ten zaś oświadczył, że 5-miesięczny Gerhard jest idiotą. Prawdopodobnie podano dziecku barbiturany i w rezultacie zmarło 3 do 5 dni później, 25 lipca 1939 roku. W dokumentacji kościelnej przypisano jego zgon niewydolności serca.
Ten przypadek zapoczątkował późniejsze akcje likwidacji szkodliwych jednostek na terenie Rzeszy, które w samym Am Spiegelgrund doprowadziły do śmierci blisko 800 dzieci. Wiadomo jednak doskonale, że nie tylko tam usiłowano wprowadzić nazistowską eugenikę w życie, a ofiar chorej ideologii było zdecydowanie więcej. Klinika Am Spiegelgrund jest kolejnym przykładem na to, jak głęboko zakorzeniona była w Rzeszy idea narodu doskonałego i do czego może doprowadzić radykalna polityka połączona z szeroko zakrojoną propagandą. W podobny sposób w ramach akcji eutanazji T4 eliminowano również osoby dorosłe z zakładów psychiatrycznych, pod przykrywką przypadkowych zgonów z przyczyn niezależnych od lekarzy, a stąd pozostał już tylko krok do masowej eksterminacji. W końcu to właśnie w ramach wspomnianej akcji zaprojektowano pierwsze komory gazowe. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z ciekawostkihistoryczne.pl. Jeśli Was zainteresował i chcielibyście więcej, zostawcie łapkę, komentarz i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia.